Witam Was serdecznie. Na pewno każdy z Was marzył o tym, aby mieć swoją złotą rybkę. Pokażę Wam, jak zrobić własne akwarium. Naszą pracę musimy zacząć od wyklejenia środka naszego pudełka kolorem niebieskim. Dno naszego akwarium musimy wykleić jasnym kolorem brązowym, który będzie udawał piasek. Teraz z kolorowego papieru będziemy wycinać rośliny i kwiaty do naszego akwarium. Kształty mogą być dowolne. Pamiętajcie, aby był na tyle duży, by zmieścić go w akwarium. Przygotujcie sobie dwa dowolne kolorowe papiery. Do zrobienia rybki potrzebny nam będzie nieduży prostokąt, który musimy skleić na końcach. Teraz formujemy ogon dla naszej rybki. Z jednej i z drugiej strony, nacinając w taki sposób. Kolejnym etapem będzie wycięcie buźki, bo rybka też musi mieć buźkę. Malujemy oko. I płetwy dla naszej rybki z jednej i z drugiej strony. Rybki mamy już gotowe. Teraz bierzemy do ręki guziczki i będziemy mocować nitkę do naszych rybek. Wcinamy sobie nitkę, przewlekamy przez dziurki w guziczku i na końcu wiążemy sypełek. Teraz przy pomocy taśmy musimy nasz sznureczek umieścić w środku rybki. I rybka gotowa. Ostatnim etapem naszej pracy będzie wykonanie dwóch dość długich nacięć wzdłuż pudełka. Bardzo ważne, abyście do tego zadania poprosili swoich rodziców. Jak widzicie, nasze nacięcia są już gotowe. Są dosyć szerokie w tym celu, aby łatwiej było nam przełożyć przez nie guziczek. Teraz zostało nam tylko umieścić nasze rybki w akwarium. Guziczek przekładamy. Jeden i drugi. Gotowe. Przesuwając sobie guziczek, sprawiamy, że nasza rybka może się poruszać.
Jeśli macie w domu jakieś kolorowe muszelki lub kamyczki, możecie umieścić je w swoim akwarium. Życzę Wam przyjemnej pracy i jak zawsze czekam na Wasze prace w komentarzach.